Hej, cześć, Siemano. witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiros, a przed wami Roblox. Dzisiaj gramy sobie w tryb Knife Royale, czyli tutaj troszeczkę podobny taki styl do Fortnite'a. Nawet jest muzyka z Fortnite'a, nawet miniaturka była zrobiona tutaj z Fortnite'a, czyli taki po prostu tutaj Battle Royale, tyle że z nożami. Dość ciekawie, tak więc dzisiaj sobie troszeczkę nożami tutaj pomachamy, porzucamy, bo też jest opcja rzucania. Zresztą wszystko wam tutaj pokażę, tylko musimy ustawić się tutaj na tej e, platformie i jak będzie 30 graczy, to wtedy... To wtedy po prostu wystartujemy. Dobra, yy, ogólnie jeżeli chcecie dostać taki nóż, jak ja mam tutaj, zaraz wam pokażę, patrzcie na plecach. Bo standardowy nóż, jak możecie zobaczyć, to jest taki zwykły czarny. Proszę bardzo, on wygląda mniej więcej coś w tym stylu. Yy, więc jeżeli chcecie taki lepszy nóż, czyli jakiś taki yy, legendarny Lightning Strike, czyli tak się nazywa ten nóż, to wystarczy, że tutaj wpiszecie kod beta tak, tutaj na dole wpisujecie kod beta i klikacie Redeem, czyli potwierdź. No ja już mam error, ponieważ już raz użyłem tego kodu, oczywiście jest to kod jednorazowy i dostajecie taki legendarny nóż. Póki co e, Knife Royale jest w wersji beta, więc taki, klucz mo taki nóż można uzyskać, mm, więc nie wiem jak to długo będzie trwało, więc póki co korzystajcie póki się da. Oczywiście są też tutaj różnego rodzaju skrzynki, które można kupić e, za kasę wy wy z wygranych meczy e, tieru pierwszego, drugiego i trzeciego. To już są, te są po 500, te też są po 500, te też... Egzotyczne są po tysiąc, tak więc ok, dobra. Gra już się nam wczytuje, więc będziemy sobie mogli pograć. Zobaczymy, ile, mi się, ile uda mi się tutaj ludzi zabić. Ok, otrzymamy nóż za 20 sekund, więc y, trzeba będzie się troszeczkę tutaj przygotować, ukryć się, nie wiem, czy cokolwiek. Grałem dosłownie chwilę, tak tylko żeby sprawdzić, czy działa. Jak widzicie, jeszcze jest sporo bugów, na przykład można biegać tutaj troszeczkę w powietrzu po tej górze. Może wejdźmy gdzieś wysoko, żeby mieć dobry widok. O! już jednego mamy cwaniaka, który wlazł tutaj sobie na szczyt. Dobra, oni może się tam zatłuką. Oj, kurde! Zginąłem! No nie, skończyłem na 23. miejscu. To nie był dobry pomysł. Ogólnie nożem można albo po prostu machać, albo yy, druga opcja, czyli po prostu rzucać. Ale żeby rzucić, to trzeba niestety przytrzymać troszkę lewy przycisk myszy. I wtedy ten nóż nam się tak jakby ładuje. I po jakimś czasie możemy po prostu tutaj, yy, po prostu tutaj zaatakować. Rzucić kogoś tym nożem. Dobra, wróćmy do lobby. Może od razu nam znajdzie kolejny mecz, byłoby naprawdę super. Bo jednak chciałbym coś tutaj pograć, coś tutaj troszeczkę wygrać. Ok, 6 na 30 graczy jest, więc już dużo tutaj nie zostało. Zaraz, jak tu wszyscy wbiegną, to powinno być około no, około 30 graczy, więc będzie dość ciekawa zabawa. Zobaczymy, może uda mi się uzbierać golda. Oczywiście za wygraną, to mamy nawet top yy, graczy, top wins. Okej, okay, mamy graczek, który wygrał 28 razy. I to jest rekord tego, co widzę tutaj. Okej, okay, jeżeli ktoś wygrał 9 razy, to już się dostaje tutaj na tablicę top wyników. Okej, okay, całkiem spoko opcja jak dla mnie. Jestem tylko ciekaw, ile się dostaje za. Yy, tak jakby za jedną wygraną, ile się dostaje kasy. No bo jak widzicie, przegrałem chyba już drugi albo trzeci raz i dostałem troszeczkę końców, a dosłownie troszeczkę. Ale ja tutaj bym bardziej polował na większą ilość. Więc warto byłoby się tutaj dobrze gdzieś schować, żeby nie zginąć tak od razu. Albo po prostu pójść i zawalczyć z kimś. To też jest opcja. Tylko czy mi się to uda? Tu widziałem jakiegoś ziomka. Okej, okay. tu jest jakiś. To może się tak schowamy troszeczkę, żeby on nas tutaj nie widział za bardzo. I spróbujemy do niego podejść. Od razu. Z góry nas coś tutaj rzucał? Nie! Oczywiście, z góry jest jak zawsze łatwiej trafić, nie ma co ukrywać. Trzeba tutaj jakoś kurczę manewrować dobrze, żeby, żeby nikt nas tutaj nie zdołał trafić. Okej, okay, tu nikogo nie ma. Tam się trochę ludzie biją i nawet nie, nie biją się w, miejscu, w takim miejscu, gdzie są góry, więc będzie całkiem łatwo można tutaj e, z kimś zawalczyć. Na, tych, na takich normalnych warunkach. Patrzcie, jakie cwaniaki. Tu w las jeden, tu w las drugi. Na samych szczytach siedzę, no kurde. I z góry po prostu sobie namierzają takiego mniej. O, i tyle. I bardzo łatwo można zginąć, dobra. Zostało 8 graczy. Jeden sobie tutaj gdzieś biega wokół tej góry. że tak powiem, trochę niebezpiecznie. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj jakoś dostać jakoś go pokonać. Tego na górze. Tego na dole to nawet chyba nie mam co. Okej, okay, dobra, zeskoczył. To trochę dziwne, ale zeskoczył. Okej. Okay. Fajnie by było zwyciężyć i mieć te pierwsze miejsce. Obstawiam, że liczba zabójstw tutaj się nie liczy. Liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo. Siema. <laughs> jak go skasowałem tutaj? Okej, okay, on się z kimś rzucał. Okej, okay, z tamtym typem się rzucał. Wow, okej. Okay. Nóż nie dolatuje aż tak daleko, jak bym się spodziewał. I nie można go, nie można przetrzymać. Trzeba po prostu... Jak się naładuje, to trzeba już niestety rzucić. Nie ma, że boli. No. Okej. Okay. Ja mu się pierwszemu załaduję, nie. Ach, dobra, pokonałem go. Jest, dało się. Super, zostało trzech graczy. Czyli mam jeszcze dwóch do pokonania. Okej, okay, tam jest jeden na górze gdzieś i chyba się rzuca z kimś. Tu jest kolejny, dobra, no chodź tutaj kurde, no pokona mnie. Okej, okay, zrobiliśmy dwa zabójstwa i zyskaliśmy 30 30 monet. Całkiem spoko. Jakiś Trollface nas tutaj niestety pokonał, więc zagramy sobie jeszcze raz, zobaczymy albo nawet w sumie nawet ze dwa razy, mm, może się uda jakieś większe, lepsze miejsce zająć. Na razie mamy rangę pierwszą, więc to jest taki chyba naj, najniższa po prostu ranga. Nie wiem, jak jest z wyższymi rangami. Nie wiem, czy za wyższą rangę tutaj będą trudniejsi przeciwnicy, czy coś. Zobaczymy. Jak bijemy drugą rangę, to wszystko się tutaj okaże. Chociaż wydaje mi się, że to po prostu jest. Po prostu jest zwykły exp. Dobra, mamy tutaj prawie już 30 graczy. 19, 20, dobra. Za chwilę mecz się rozpocznie. Szkoda, że właśnie tego noża nie można. Chociaż w sumie, jakby można go było przetrzymywać dowolnie, to ludzie by po prostu tutaj. No. Trzymali ten nóż i dopiero wrzucali w najlepszym momencie, a tak to jest troszeczkę trudniej, więc w sumie jest nawet, bym powiedział, że lepiej. Dobra, jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba, i powinno być 30. Powinien się meczyk rozpocząć. Chyba, że coś nam się tutaj zbagowało. Nie, wszystko jest w porządku. Zaczynamy. Pyk, pyk. Dobra. 20 sekund, ok, więc musimy się jakoś tutaj chyba troszkę skampić, żeby. Wejść na górę, to będzie najlepszy sposób. Po prostu wejść na górę. Zrobić to co inni, z góry po prostu atakować. 10, 9. Okej, okay, dobra. Wchodzimy. Ok, załatwiłem gościa. Jakim cudem? Aha, bo on we mnie rzucił. No nie, 40 dostałem, okej, okay, jedno zabójstwo 40. Więc po prostu chyba warto tutaj jak najwięcej zabijać. Nie liczy się, kto będzie pierwszy. Chociaż obstawiam, że ten, który wygra po prostu tego Battle Royala, dostaje po prostu więcej, więcej kasy. No tym razem na mnie pykło, bo tutaj za bardzo raszowałem. Więc teraz musimy się bardziej tutaj skupić na. Yy, na takim bardziej, nie wiem, powiedzmy. Yy, uciekaniu troszeczkę, ukrywaniu się. Coś w tym stylu, więc trzeba będzie troszeczkę ostrożniej tutaj zagrać. No i prawie mamy już rank 2. Zobaczymy, co będzie za rank numer 2. To może być ciekawe, chociaż w sumie tak sobie myślę. Może bym jakąś skrzynkę tutaj za 1000 sobie kupił. Limited One Celebration, ok, za 45 Robuxów. Nie, nie, ok, czyli tak, jest niespotykany, legendarny, egzotyczny i mityczny item. Spoko. W tych nie ma tutaj mitycznych, są tylko legendarne i egzotyczne, z tego co widzę. Okej, okay, dość ciekawie zrobione. Tylko, że oczywiście, no wiadomo, za, za Robuxy, co nie? 29 graczy, dobra, startujemy. Okej, okay, kolejny Battle Royale się rozpoczął. Czy tym razem uda mi się wygrać? Albo zająć jakieś dobre miejsce, bo wygrać to w sumie jeszcze nie wygrałem. Oni kurczę z góry tam będą atakować. To mnie najbardziej boli. Dobra, spróbuję jeszcze raz wejść. Może tym razem się uda. Co on robi? Okej, okay, coś tam kombinuje we mnie. Dobra. Spróbujmy wejść na samą górę. Halo! Gin, Zmieraj! Nie mogę go dźgnąć, halo? Ok, załatwiony, super. Udało się, jednego pokonaliśmy. Zawsze to jakiś dodatkowy, dodatkowy hajsik, co nie? Nie ma co ukrywać. Tam może rzućmy. O kurde, tuż nad głową mu to przeleciało. Znowu tuż nad głową, co nie? Dobra, trafiony. Ok. Całkiem przyjemnie się tu gra. Można troszeczkę sobie ludzi tutaj pozabijać z noża. Okej. Okay. No, nie udało się, dobra. Siedmiu graczy zostało, no. Mógłbym poczekać teoretycznie, aż się wykończą, i to nie byłoby takie głupie nawet. Ok, tu mnie troszeczkę zaczął gonić. Ach kurde, nie trafiony No, znowu nie trafiony O, tym razem siadło, tym razem siadło tutaj W sumie mógłbym nawet tak to robić I nawet chyba tak byłoby łatwiej Chociaż, no okej, okay, mamy ten nóż Ale wydaje mi się, że A co to za jakiś pusiak się tam chowa? Dobra, już oberwał, już w sumie go nie ma Ok, tak w sumie nawet będzie łatwiej celować Tak mi się wydaje Chociaż gorzej może być z unikami Ale cwaniakuje tutaj. Kurde, ostra walka. Zostało nas czterech tylko. Okej, okay, oberwał z noża, super. No i niestety zostałem zabity. Trzy zabójstwa, cztery ekspa 80 końców. Spoko, ukończyliśmy jako trzeci. No niestety nie udało się. Nie udało się zostać pierwszym graczem. Już tutaj nie będziemy obserwować, jak inni sobie poradzili, bo to nie ma to za bardzo sensu. Bo sami chcemy pograć. Dobra, okej, okay, lecimy. Co ty masz za skin, ziomek? Jak to jest piesę normalnie? What the fuck? Niezły skin. Niezły skin, muszę przyznać. Chociaż w swojej tak swój. Najlepszy skin na świecie. Nadmierosową, z sobą, co nie? Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejny tutaj meczyk, czas rozpocząć. 10 graczy. Wszyscy oczywiście tutaj biegną. Mamy rank drugi, więc nie wiem, czy mnie wrzuciło gdzieś tutaj. Wyżej, czy też nie? Chociaż wydaje mi się, że chyba nie. Takie mam wrażenie. Dobra, 690 końców. Ej, no to w sumie możemy sobie kupić jakąś skrzynkę. 500, wszystkie są po 500. Tieru trzeciego, no dobra. Kupmy, zobaczymy co nam dropnie. Czy dropnie nam jakiś fajny nóż? Czy też nie? Okej. Okay. No, powiedzmy, że... Okej, okay, w ogóle nie mi go zaliczyło teraz. To ciekawe, trzeba będzie to sprawdzić. O, i nie możemy nawet się wyekwipować. Możemy dopiero. Chyba jak się mecz rozpocznie, albo jak. Albo jak y, przed meczem, dopiero. Więc zobaczymy. Wszystko się oczywiście tutaj wyjaśni. 14 sekund, dobra, w sumie schowajmy się tutaj. Co, co mi szkodzi, co nie? Schować się tutaj troszeczkę przed innymi. Dobra, zobaczmy, czy będę mógł ten już zmienić. Wydaje mi się, że nie. Chyba tylko w lobby można, niestety. O ty. Dobra, chyba będzie tak najłatwiej. Okej, okay, ktoś go zabił. Trzy kropeczki napisał. O nie! Najgorzej, to ten. Yy, to bekonowe włosy. Dobra, załatwiony. Uff, udało się. Dobra, biegniemy. Szkoda, że tutaj nie ma jakichś dodatkowych rzeczy, no ale w sumie nazwa się tryb, tryb się nazywa Knife Royal, więc tutaj raczej nie powinno być jakiejś broni. Chociaż obstawiam, że też są tryby jakieś związane Z Battle royalem. Jeżeli znacie jakieś tryby związane z Battle royalem, To możecie mi podesłać linki Oczywiście link do tego trybu dam wam w opisie No teraz już daję linki do trybu w opisie Żebyście też mogli sobie pograć Bo wiele też pisaliście Wow, że... O nie, inny mnie załatwił Że też bardzo chcecie tutaj Pograć sobie a nie ma tego trybu w opisie, więc nie wiecie za bardzo, jak go znaleźć. Nie wiecie, jak go po prostu tutaj poszukać. Dobra, wróćmy do lobby. Spróbujmy sobie zagrać jeszcze raz. To już będzie taki ostatni raz, gdzie już na pewno uda mi się zwyciężyć. Jestem tego po prostu pewien. Dobra, w ogóle ludzie mają bardzo fajne skiny, niektórzy, naprawdę. Naprawdę takie, takie przyzwoite. Dobra, 11 osób, ok. Sporo osób widzę, że w to gra, bo naprawdę zobaczcie, no. 30 wypełnia się dosłownie. Chwilę. I'm as good as you are. I, i, i te, ten skin. Właśnie, nie zapomnijmy. Nowy, nowy nóż. Equip Iron, czyli taki, nie wiem, żelazny Iron to chyba było żelazo. Tak, dokładnie, żelazo. Dobra, rozpoczęło się. I. O! Okej, okay, wylosowało nam nową mapkę. Bardzo fajnie, przy. powiem, że tak, no dość przyjemnie. Pustynna mapka, że nie jest czasem to samo, tylko że. Okej, okay, nie, to nie jest to samo, na pewno. Okej, okay, mamy piramidy. No kurde, aż przypomina mi się tutaj Assassin's Creed, którego niedawno grałem. Kurde, no nieźle, dobra. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj kogoś pokonać. Dobra, spróbujmy jakoś tutaj. Oż ty, najgorzej. Nie mogę go trafić. Halo. Co ty robisz, gościu? Halo. Poddaję się. Halo. Nie. O nie, o nie, 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 nie. nie. No nie, kurde. No nie zabiłem go, nie dałem po prostu rady. Po prostu ziomek mnie y, pokonał. Dobra, wróćmy sobie do lobby, mniej więcej w tym miejscu sobie zakończymy, więc tak wyglądał tryb Knife Royal. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego trybu, no to napiszcie w komentarzu. Ja się z Wami żegnam. To tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!